Czekamy na przyjazd kolejnych żubrów. 4 sztuki gdzieś za godzinę powinny być. 4-letnia krowa złapana w Białowieży i 3 młode osobniki, byczek i 2 jałówki, które przyjadą z kiermus. Także jestem w tej chwili w zagrodzie. Tutaj, kto nie pamięta, to wygląda tak. Hektar ogrodzony, w środku 40 arów takiego naturalnego lasu, także mają dobre warunki. Przed chwilą też ściąłem 2 osiki, zostawiłem im do spałowania, bo żubry, jak wszystkie zwierzęta leśne, bardzo lubią osikę spałować sobie. Tutaj taka druga wielka leży, 70 cm gdzieś średnicy miała. Trochę nie tak upadło jak chciałem, ale ona była mocno w tą stronę pochylona. Ale to nic nie przeszkadza, sobie tutaj dojdą i będą ogryzały. Są to osobniki młode, więc myślę, że bardzo szybko się połączą z tym naszym już dzikim stadem. Raczej będą szukały kontaktu i wolały się do niego przyłączyć niż tworzyć nowe swoje. Zwłaszcza, że krowa jeszcze jest bez cielaka. No i tak. Te tutaj często zaglądają, więc myślę, że za jakieś 3-4 tygodnie się z tej zagrody adaptacyjnej wypuści i one tu bardzo szybko się z nimi spotkają i będą razem żyły. O, tutaj jeszcze kazałem zostawić taki pień wysoko ścięty. Wbiję tu zaraz drewniany kołek i postawię jutro kostkę soli, bo dzisiaj niestety zapomniałem. Także będą sobie tutaj miały lizawkę. Miejsce dobre. Ten w ogóle fragment lasu to wygląda całkowicie jak naturalny las. Więc czekamy. Zaraz będę, jak przyjadą, dokumentował kolejne sprawy. Także pozdrawiam, na razie.